Witam, witam i o produkty z soczystej półki pytam. Dzisiaj porozmawiamy na temat migdałów. A mam tutaj konkretnie na opakowaniu soczyste migdały Zbigniewa. Moje migdałki? Nie. One są specjalnie migdałami, które są tak segregowane, żeby można było puścić je w maszynie do tłoczenia oleju i nie trzeba dokładnie kroić. Czyli są takie malutkie i idealnie posegregowane. Więc jeżeli lubisz coś dużego, to oczywiście możesz poszukać innych, te natomiast mają jeszcze jedną wielką zaletę, nie mają skórki, co jest bardzo przydatne kiedy je jemy. Przy okazji, mimo że kanał jest typowo produktowy, to zachęcam was do subskrybowania i przekazywania sobie informacji o tym kanale, ponieważ mamy co prawda ponad grubo 200 produktów i systematycznie będę je wam omawiał, natomiast będzie to również miejsce, w którym będziemy kręcić przepisy, właśnie z wykorzystaniem naszych produktów. Także chcemy, żeby docelowo pojawiały się tutaj przepisy i to wy będziecie wybierać jako pierwsi. Także produkty będą wskakiwać. Dwa razy w tygodniu, ale bardzo byśmy chcieli, żebyście mi podsunęli pomysł, a jak coś fajnego przygotować z migdałów. Bo słuchajcie, co do zasady, to tutaj mm, chciałbym, żeby te filmy trwały szybciutko, nie, nie więcej niż 5 minut ale o migdałach to można rozmawiać całymi latami. To jest tak fajny orzech i dlaczego o nim dzisiaj? Bo słuchajcie, ciekawostka. Już trzy tysiące lat przed naszą erą są zapiski, że hodowano migdały. Dolina Eufratu, obecna Syria, Egipt, cały Półwysep, tam gdzie jest Hiszpania tam wszędzie drzewa migdałowe fantastycznie się rozwijały i stanowiły bardzo cenne źródło pokarmów. W Biblii aż dziewięć razy pada słowo na temat drzewa migdałowego. Co ono zawiera takiego wspaniałego? Przede wszystkim nas interesuje pewien kwas tłuszczowy, który występuje bardzo często w oliwie. Uwaga, celowo nie mówię oliwa z oliwek, ponieważ mówiąc oliwa możemy mówić tylko o oliwie, ale również mamy wielkie bogactwo selenu. Kojarzycie, selen, tarczyca, jod. My musimy dużo dostarczyć selenu naszemu organizmowi? Nie, ale systematycznie i codziennie. Dlatego zgryzienie kilku migdałów ma bardzo wielki sens. A żelazo, a magnes? Zobaczcie, magnes jest jednym z najczęściej reklamowanych suplementów, a my go mamy na wyciągnięcie ręki. Bierzemy sobie kilka takich migdałów i chrupiemy, pamiętając, że nie podjadamy między posiłkami, tylko staramy się, żeby ten migdał stanowił część naszego posiłku. Czyli jeżeli coś blendujemy, to wrzucamy. Jeżeli chcemy, żeby ten migdał nam się pięknie przerobił na cegiełki, które budują nasze ciało, to pamiętajmy, że należy go wymoczyć. Nawet jeżeli on już nie ma skórek, to te substancje antyodżywcze dalej się znajdują. Wiecie? Również w migdałach jest jeden magiczny składnik, który powoduje, że pięknie wasz organizm będzie reagował w przypadku problemów z cukrzycą. Ten składnik działa magicznie właśnie na insulinę i na to, jak ona wpływa na nasze komórki. To jest też coś, co możemy wykorzystać jako mąkę. Ci wszyscy, którzy mają pracę do tłoczenia oleju, tłoczą sobie olej migdałowy. Mamy fantastyczny, gęsty olej. Pamiętajcie, najlepiej na jesień, zimę, w lecie, niespecjalnie nadający się na wyjście na zewnątrz, ale przed snem olejowanie skóry, włosów jak najbardziej tak. No i oczywiście to, co pozostanie nam, to będzie jedna z najwspanialszych mąk migdałowych. Nie ma w ogóle tam absolutnie glutenu. Dla tych, którzy tego nie zjadają, a przy okazji, ponieważ robimy to już z wytłoczek, gdzie pozbyliśmy się oleju, to mamy również ważną rzecz. Nie będzie nam się ten olej starzał i jełczał i będzie to prawdziwa, cudowna mąka, za którą trzeba normalnie zapłacić kilkaset złotych, a tutaj dwa w jednym. Jak chcemy, to gryziemy, jak chcemy, dodajemy do szejków, a mleko... Przecież co druga osoba ma problem z mlekiem, a ja będę Was przekonywał, żeby tego mleka w ogóle nie dotykać i nawet nie wąchać. Natomiast mleczko migdałowe, dobry blender molekularny, wrzucamy garść migdałów, woda i mamy wspaniały płyn, który doskonale smakuje, jest biały, no i przede wszystkim nam nie szkodzi. Jeszcze raz zachęcam Was do subów i do komentarzy. Cześć, w następnym odcinku.